Wakacji w wodociągach nie ma, wszystkie usługi świadczymy na bieżąco bez najmniejszych przerw. No i bez przerw realizujemy również inwestycję największą na ten moment dotyczącą modernizacji oczyszczalni. Jest realizowana bez większych zakłóceń, będą jakieś opóźnienia, ale to jest jakby oczywiste w dzisiejszych warunkach. Poprzedni zarząd sporo zarzutów miał do tego, że ta inwestycja się przeciąga dużo bardziej niż wcześniej miało to miejsce. To jak to tak naprawdę jest, pani prezes? Poprzedni zarząd przedstawiał sytuację tak, jakby realizacja inwestycji wyprzedzała harmonogram, co absolutnie nie było zgodne z prawdą. Już jak tu przyszliśmy w czerwcu ubiegłego roku do pracy, ta inwestycja miała opóźnienie i wiadomo było, że w terminie nie zostanie zakończona. Dzisiaj ta inwestycja wcale nie ma większego opóźnienia. I biorąc pod uwagę problemy makroekonomiczne, problemy z wojną, z dostawą materiałów, to naprawdę ta inwestycja idzie świetnie. Jeśli chodzi o te w tej chwili problemy związane z inwestycją, ale pod względem formalnym czy proceduralnym, jak to wygląda, panie prezesie? Na wiosnę tego roku mieliśmy taką sytuację, w której to po raz pierwszy w historii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska prezes naszej spółki w Ikwopolu, Ireneusz Jaki, złożył sam doniesienie na własną spółkę, twierdząc fałszywie, że to, co tutaj ma miejsce, czyli modernizacja oczyszczalni ścieków, przebiega w sposób totalnie nieprawidłowy i on stracił na tym kontrolę. W wyniku tych kontroli, które Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska przeprowadził, wymuszonych kontroli na spółce, Narodowy Fundusz stwierdził jasno, że wszystko tutaj przebiega w porządku. Jeśli chodzi o formalności, wszystkie dokumenty są prowadzone w porządku. Jeśli chodzi o zakres całej inwestycji, Tak samo wszystko wygląda jak najbardziej w porządku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska sam stwierdził, że nigdy w swojej historii nie kontrolował w tak krótkim czasie, czyli tak naprawdę 2 miesięcy, jednego podmiotu i na wniosek swojego prezesa, prezesa spółki WIK. Także to pokazuje tylko tyle, że prezes Ireneusz Jaki działa na szkodę własnej spółki, naszego miasta. A czego miały dotyczyć te kontrole? Gdzie były te główne zarzuty prezesa Jakiego? Główny zarzut był taki, że w momencie, kiedy my pojawiliśmy się z Agnieszką Maślak w spółce, czyli od czerwca 2021 roku, on stracił jakoby kontrolę nad tym, co się tutaj dzieje. W związku z tym kontrola miała wykazać w sposób bardzo prosty i dobitny, że stary zarząd prowadził inwestycje w sposób prawidłowy, a nowy kompletnie sobie z tym nie radzi, doprowadzając do sytuacji, która jego zdaniem mogła nastąpić, że stracimy dofinansowanie w wysokości 100 milionów złotych. Można powiedzieć wprost, to są wszystko kłamstwa i banialuki ze strony Jakiego, co właśnie potwierdziły te dwie kontrole. Plan jest taki, aby roboty budowlane zakończyć jeszcze w tym roku i tylko roboty wykończeniowe i rozruchy przeprowadzać w roku przyszłym. Wszystkie prace, które są prowadzone od samego początku modernizacji, prowadzone są bez żadnych zakłóceń. Jeżeli chodzi o inwestycje, no jesteśmy, można powiedzieć, tutaj dosyć mocno zaawansowani już, jeżeli chodzi o modernizację, ponieważ został uruchomiony już pierwszy ciąg technologiczny. Funkcjonujemy jakby już połową oczyszczalni ścieków. W tej chwili jest realizowany drugi ciąg technologiczny i 2 osadniki wtórne. I prawdopodobnie do końca tego roku prace budowlano-montażowe zostaną zakończone i będziemy uruchamiać za niedługo drugi ciąg, że będziemy już funkcjonować całością oczyszczalni ścieków, jeżeli chodzi o pracę biologiczną. Czy możemy już teraz mówić o poprawie jakości, która będzie nas czekała, jeśli te wszystkie elementy, o których pan mówi, zostaną wykonane? Poprawa jakości już jest przy uruchomieniu pierwszego ciągu technologicznego, ponieważ mamy znacznie więcej objętości w komorach osadu czynnego i oczyszczalnia już w tej chwili znacznie lepiej działa, aniżeli działała przed modernizacją. Co to oznacza tak naprawdę dla mieszkańca i dla oczywiście miasta przede wszystkim? Dla mieszkańca oznacza to, że nie będzie docelowo uciążliwości odorowej przede wszystkim. To będzie najbardziej zauważalne dla mieszkańców, a jeżeli chodzi o nas jako oczyszczalnia tutaj, będziemy mieli znacznie niższe koszty eksploatacyjne oczyszczalni, ponieważ zastosowane urządzenia są energooszczędne, nie wymagają takich dużych zapotrzebowań energii, a będziemy dodatkowo pozyskiwać energię i będziemy dążyć do tego, żeby w 100% oczyszczalnia była samowystarczalna energetycznie. Dodatkowo tutaj przez to, że mamy taką dużą objętość komór osadu czynnego na przykład, będziemy również redukować stosowanie najróżniejszej chemii, żeby nie wprowadzać chemii do środowiska.
No i ostatnim tematem tygodni to jest oczywiście sytuacja w polskich rzekach, a przede wszystkim jeśli chodzi o kwestie zanieczyszczeń w Odrze. Czy opalenie muszą się czuć, nie wiem, zagrożeni, jeśli chodzi o jakość wody? Nie musimy się obawiać. Oczyszczalnia, mimo że jest w trakcie modernizacji i można by się było spodziewać jakichś problemów z procesem oczyszczania ścieków, to takich problemów nie mamy. Pomimo dużego obciążenia oczyszczalni z racji intensywnych opadów, z jakimi mieliśmy do czynienia ostatnio i z racji tego, że działa tylko pół oczyszczalni tak naprawdę do momentu zakończenia modernizacji, parametry osiągamy bardzo dobre, więc absolutnie nasza oczyszczalnia nie przyczynia się w najmniejszym stopniu do zanieczyszczenia rzeki Odry. Na bieżąco prowadzimy badania ścieków oczyszczonych i naprawdę parametry mamy bardzo dobre.